Czarnocin to wieś znajdująca się w powiecie Piotrkowskim w województwie łódzkim. Ile ciekawostek można wykrzesać z tej niewielkiej wsi? We wczesnym średniowieczu Czarnocin należał do wsi narodowych, czyli skonfiskowanych na rzecz korony za przestępstwa właścicieli. W połowie XIX wieku, podczas pogrzebu w miejscowym kościele, doszło do bójki między chłopami, którzy zaczęli się okładać świecami. Po tym incydencie kościół trzeba było ponownie wyświęcić. W latach 1906-1914 proboszczem był ksiądz Izydor Kowalski. Założył w Czarnocinie kółko rolnicze. Był zwolennikiem postępu i dzięki niemu chłopi zaczęli używać kos zamiast sierpów podczas żniw. W 1929 roku Czarnocin dostał srebrny medal na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu w uznaniu za prowadzoną tam gospodarkę gminną.